powiedzieć, że sporo różni oba zespoły, to nie powiedzieć nic. Gospodynie nie są dzisiaj faworytkami, ale mimo różnic zapowiadają ostrą walkę o ligowe punkty. Siódma seria PGNiG Superligi Kobiet, EKS Start Elbląg, MKS Fanflor, Perła Lublin, Iwona Niedźwiedź. Dzień dobry, witam się z Państwem z hali widowiskowo-sportowej w Elblągu. Przeprowadziła grę w pole Masna do Gęgi, ładna krzyżówka i pokonana. Cygan zamienia się pozycjami z Wołoszyk. Cygan, mocny atak i świetna bramka z dystansu. Wołoszyk biega tam na obrót. Szczepani, Kopańska. No jeśli Gęga zanotowała przepiękne trafienie Lublinianki, Płomiska. Ma dobrą pozycję Szynkaruk i Daria Szynkaruk. Ale to ryzyko się absolutnie opłaciło. Kopańska, ależ piękne trafienie z dystansu, ale z jeszcze jedną szansą w ataku pozycyjnym. Teraz Płomińska wysunięta na jedynkę. Świetnie teraz Płomińska wygarnęła tę piłkę. I kto wykończy tę kontrę? Roszak nie zdecydowała się podawać się do Szynkaruk. Sapurewicz do Cygan. Cygan do końca ograła Martę Gęgę. Nie było tam pomocy. Ofensywa, jeśli można się tak wyrazić, Elbląga i zablokowana Kopańska. Czy będzie jeszcze bramka z dobitki? Tak jest, Wiktoria Tarczyluk. To jest szansa dla Lublinianek, żeby wyjść na wyższe prowadzenie niż teraz. Świetnie rozegrany atak pozycyjny i Daria Szynkaruk. Tym razem nie myli się. Zamieniła się już Kopańska z Wołoszyk, teraz Wołoszyk z Głębocką. Gęga ładnie zamarkowała rzut z drugiej linii, puściła piłkę dalej. Atak pozycyjny, Wołoszyk zamienia się pozycjami ze Stapurewicz, włącza się tam Głębocka. Stapurewicz, kolejna bardzo ładna bramka z drugiej linii, linii Pauliny Stapurewicz. Roszak do skrzydła, świetnie teraz wypracowała Romana Roszak pozycję dla Darii Szynkaruk, a ta zamienia tę asystę na bramkę. Achruk krzyżuje się z Masną, nabiega tam mocno Marta Gęga i zgubiona Nikola Głębocka, która szukała tam przechwytu, wychodząc z tej strefy obronnej. I najprawdopodobniej ostatni atak pozycyjny w dzisiejszym spotkaniu gospodyń tego meczu. Kopańska! Kopańska jeszcze na koniec notuje piękną bramkę z dystansu. Dobry występ Pauliny Kopańskiej w tym spotkaniu. Achruk po szybkim wznowieniu szybko ustala ten wynik na plus 8. Jeszcze faulowana Wiktoria Kostuch przez Darię Szynkaruk. Narażają się sędziowie. I nie wygląda to dobrze dla Darii Szynkaruk. Ten czerwony kartonik oznacza, że skrzydłowa kończy to spotkanie. Wołoszyk, najbardziej doświadczona zawodniczka startu Elbląg naprzeciwko Gawlik. I pokonana Weronika Gawlik przez najskuteczniejszą zawodniczkę startu Elbląg. Nie tylko najbardziej doświadczoną, ale również najskuteczniejszą. Czy będzie jeszcze 32. bramka? Nie, bo błąd popełnia Romana Roszak. Kończy się nam to spotkanie wynikiem 24-31. To będzie na tyle. Proszę śledzić nasze kolejne transmisje i życzę Państwu miłego wieczoru. Do usłyszenia.